Szpital miejski. Inwestycja, która pochłonęła prawie 100 milionów złotych i która ciągle się nie kończy, bo ciągle otwieramy nowe pracownie, nowe oddziały. W tej chwili otwarta pracownia bronchoskopii, oddział pulmonologii, bardzo duża ilość chętnych pacjentów, bardzo dobra obsługa, krótki czas oczekiwania, także serdecznie zapraszamy. Natomiast myślimy perspektywicznie, w jaki sposób jeszcze poszerzyć tą ofertę dla mieszkańców Piekar Śląskich. I najbliższe plany to pracownia hemodynamiki serca, na którą się staramy i mam nadzieję, że dzięki środkom rządowym oraz przy wsparciu marszałka województwa śląskiego realizacja tego projektu będzie możliwa. Jak również w naszych planach jest oddział dzienny onkologii, miejsce, w którym będzie można podawać chemię pacjentom z Piekar Śląskich, tak żeby nie musieli jeździć do innych miast i innych szpitali. Ostatnio dostaliśmy wypłatę nadwykonań z Narodowego Funduszu Zdrowia, prawie 1 200 000 złotych. Także działamy, pracujemy i mamy nadzieję, że wkrótce ten najlepszy szpital powiatowy na Śląsku, jedyny spełniający wymogi ministerialne, zostanie doceniony przez Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowaniem i finansowaniem w odpowiedniej wysokości, aby zapewnić płynność jego funkcjonowania oraz dalszy rozwój placówki. Ale zobaczcie, jak to wygląda w środku, jak wygląda nowy oddział, jak prezentuje się ten szpital dzisiaj. A jednocześnie przypominam, że mamy również przychodnie, specjalistyczne badania, specjaliści z różnych dziedzin są do Waszej dyspozycji, także zerknijcie na ofertę i możliwości, jakie oferuję Wam przychodnia jedynka należąca właśnie do Szpitala Miejskiego.